Bardzo się cieszymy z tego, że będą mogły być poddane termomodernizacji z uwagi na znaczne zużycie techniczne, jak również kwestie przenikalności ciepła przede wszystkim. Gimnazjum numer 1 zaplanowane jest w budżecie 1 182 tysiące na termomodernizację, jak również szkoła podstawowa dużo, dużo mniejsza, szkoła podstawowa numer 5 około 300 tysięcy. Termomodernizacji cały budynek będzie podlegał, tak jeden jak i drugi. Chodzi przede wszystkim o ocieplenie ścian, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej. Niewiele, bo tylko dwa, ale są to kolejne budynki z dużej liczby budynków, które już wcześniej zostały poddane programowi termomodernizacji. Przypomnę, że jest to program w połączeniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 85%, tak więc udział miasta jest 15%. Dotychczas zostały poddane takie budynki szkolne jak Zespół Szkół Ogólnokształcących numer 1, 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, jeśli chodzi o ponadgimnazjalne szkoły podstawowe, szkoła podstawowa numer 3, szkoła podstawowa numer 6, 8. Także dołączą kolejne dwa i mamy dzięki temu nadzieję na to, że koszty funkcjonowania budynków oświatowych znacznie się obniżą.